Już na wstępie napisał, że nie uważa się za eksperta motoryzacyjnego, ale za to postępuje zgodnie z instrukcją obsługi samochodu. Olej wymieniał co około 15 tysięcy km lub co 12 miesięcy. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Tym razem na stole badawczym pojawia się olej z samochodu wyposażonego w silnik, który może być dobrze znany wielu kierowcom. Wolno sąd 1.6 MPI o mocy 128 koni mechanicznych z pośrednim wtryskiem i bez filtra GPF. W przesyłce od Mateusza znalazły się dwie bardzo starannie opisane próbki. Próbka numer 1 to olej świeży Shell Helix Ultra Professional AF 5W20. Próbka numer 2 olej przepracowany pobrany po przebiegu 14 800 km. Wyróżnikiem tego odcinka nie będzie sam silnik, ale właśnie zastosowany olej. Zastosowano tu olej silnikowy w klasie lepkościowej 5W20, a to nie jest typowy wybór, który obserwujemy realizując te cykliczne testy. Co więcej, deklaracja producenta oleju pozostawia kilka znaków zapytania, ale o tym będzie więcej później. Sprawdzimy zatem dziś, jak poradził sobie zastosowany olej i ocenimy poziom zmian właściwości smarnych. Inicjatorem dzisiejszego eksperymentu, tak jak wspominałem, jest Mateusz. Już na wstępie napisał, że nie uważa się za eksperta motoryzacyjnego, ale za to postępuje zgodnie z instrukcją obsługi samochodu. Olej wymieniał co około 15 tysięcy km lub co 12 miesięcy. Do tej pory nie stosował żadnych płukanek silnika. Obecny przebieg to blisko 85 tysięcy km. Styl jazdy 40% miasto, głównie dojazdy do pracy i sklepu, 40% autostrada, 20% dłuższe trasy wakacyjne. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie. Dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy, jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. W tle podczerwień zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla próbki oleju świeżego jest następująca: 42,6 w 40 stopniach oraz 8,0 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 165. Porównujemy wynik do deklaracji producenta i tutaj nie lada gratka. Idealna zgodność w niższej temperaturze, natomiast lepkość w 100 stopniach oraz wskaźnik lepkości to już totalnie inna sytuacja. Bardzo zastanawiający jest ten niski wskaźnik lepkości deklarowany przez producenta. Obstawiam, że może tutaj być jakaś nieścisłość po stronie producenta, zatem jest to obszar do konsultacji i do wyjaśnienia. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, zapraszam.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 48,4 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 8,9 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 165. Liczymy zmiany procentowe. W wyniku eksploatacji następuje wzrost lepkości o 14% w niższej temperaturze oraz o 10% w wyższej temperaturze. Wskaźnik lepkości bez zmian. Czyli tutaj też mamy potwierdzenie przy próbce oleju przepracowanego, że wskaźnik lepkości jest bliżej 160 niż 130, jak widzieliśmy w deklaracji producenta. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu IDEA od MCU oraz testu wewnętrznego R2D w opcji z trzema bibułami. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym czasie. Najpierw raport z MCU, następujące noty 6, 5, 3 i 4, w jakich obszarach to wyświetlam teraz na ekranie. Dodatkowo mamy następujący komentarz: nieoptymalne spalanie, ogólna jakość oleju mieści się w normalnym zakresie dla przebiegu tego oleju. Jakie otrzymano wyniki z testów wewnętrznych R2D? Pierwsza bibuła: niepokojące są te ciemne obrzeża strefy rozpraszania. Druga bibuła, wynik również średni, plama ciemna. Trzecia bibuła, również wynik przeciętny, brak błękitnej auroli, która występuje, gdy olej jest świeży. Może to świadczyć o wyczerpaniu się dodatków tego oleju. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni następujące wnioski. Na początku widzimy mocną degradację antyutleniacza oraz dodatków, spore zmiany w obszarze zanieczyszczeń, może to być woda albo jakaś inna substancja, bardzo mocna zmiana w obszarze nitrooksydacji, czyli proces spalania w tym samochodzie jest do weryfikacji, utlenienie również na wysokim poziomie, dodatkowo obserwujemy sygnał o degradacji modyfikatorów lepkości. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 69%, czyli wynik kiepski. W takiej sytuacji jak tutaj zmiana oleju nie powinna być przeciągana powyżej pułapu 10 000 km. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!